Ania Wyszkoń zaśpiewała na specjalnym koncercie 25 lat Wolnej Polski. Czy to jest zwyczajne odśpiewanie utworu, czy to rzeczywiście gdzieś w sercu jest, że ten koncert jest wyjątkowy? Nigdy nie może być zwyczajne odśpiewanie piosenki, bo publiczność od razu coś takiego wyczuwa. Ja zawsze podchodzę z dużym zaangażowaniem przede wszystkim do każdego występu, a dzisiaj podczas tego wyjątkowego koncertu nie mogło być inaczej, bo to są piękne melodie, piękne piosenki, bardzo ważne teksty. Ja rzeczywiście musiałam dojrzeć do zaśpiewania takiej piosenki, żeby czuć ją w sercu, bo kiedyś czułam tylko dobrą energię, niezwykle charyzmatyczny głos Małgosi Ostrowskiej. Dzisiaj miałam zupełnie inne zadanie i rzeczywiście musiałam zrozumieć ten tekst i musiałam dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, jakie kiedyś były problemy, z jakimi problemami borykali się Polacy, jak wiele te teksty znaczyły. Ile razy trudniej śpiewa się czyjąś piosenkę? Nigdy tego nie porównuję, po prostu przykładam się do śpiewania każdej piosenki tak samo. Zawsze przeżywam swój występ i bardzo ambitnie do każdego wyjścia na scenę podchodzę. Zawsze, trema była? Zawsze jest trema, szczególnie w Opolu, kiedy wychodzi się na deski amfiteatru, ale też przyznam, że kiedy wyszłam dzisiaj i poczułam dobrą energię płynącą od publiczności, od razu poczułam się pewniej, ta trema opadła i już mogłam się skoncentrować na tym, żeby się po prostu dobrze bawić na scenie, bo tego też publiczność pewnie oczekuje. Oczywiście chwile wzruszeń, ale też te emocje, które pozwolą nam po prostu się wyzwolić.